Siemanko, witamy już pod startem naszej drogi. Zdążyliśmy się szybko zeszpeić i ruszamy w pierwszy wyciąg drogi Klisia. Pierwszy wyciąg wbijamy się trochę za bardzo po lewej stronie, przez co kilka pierwszych metrów drogi nie idzie tak jak oryginalnie w topo, ale po wyjściu na taki skalny próg wracamy na właściwe tory drogi. Na tym wyciągu wspinamy się początkowo po skałach, a że śniegu jest bardzo mało, to możemy wykorzystywać tutaj umiejętności dry pullowe oraz te z klasycznego wspinania. Dalej wyciąg prowadzi po dobrych trawach i tutaj znowu śniegu brak, więc na drodze jest sporo gruzu i tym terenem dochodzimy do pierwszego stanowiska. Pierwsze stanowisko zakładamy na krzaku kosówki około 15 metrów powyżej charakterystycznego siodła, a to dlatego, aby zrobić tą drogę nie na 3, a na 2 wyciągi. Jestem właśnie na pierwszym stanie drogi Klisia, warunki są super, pogoda rewelacja, znaczy ma przyjść jakieś załamanie koło południa, ale myślę, że się spokojnie wyrobimy do tego czasu. Jest pięknie. I jak jest, Bartek, fajnie? Ze stanowiska ruszamy pionowo do góry po trawach i twardym śniegu, który doprowadza nas do kominka wycenionego za 4. Kominek ten jest dość ciasny i zapowiada początek najprzyjemniejszej części drogi, czyli właśnie tych miejsc wycenionych za 4 i za 5. W kominku troszkę musieliśmy się poprzeciskać, aby go sprawnie przejść, ale udaje się to i dochodzimy pod pierwsze zacięcie wycenione również za 4. Asekuracja tam jest bardzo dobra i po przejściu tego miejsca docieramy pod kluczowe miejsce drogi, czyli zacięcie wycenione na 5. Tuż pod tym zacięciem można założyć stanowisko. Nie znalazłem tam żadnych stałych taśm ani haków, ale półka tam jest dość duża i można tam założyć wygodny stan. Najciekawsze i jednocześnie kluczowe miejsce na Klisiu to zacięcie, które nam osobiście się bardzo podobało. Asekuracja bezstresowa, fajne ruchy, typowo dry pullowe i klasyczne, sprawiło, że bardzo dobrze tam się bawiliśmy. W samym zacięciu są dwa stałe haki, do których również się dopinamy i bardzo sprawnie przechodzimy to miejsce. Thank you.
Całość drogi zajmuje nam około 1,5 godziny, więc polecamy drogę Klisia połączyć z drogą Kochańczyka i przewspinać je w jeden dzień. Po przejściu zacięcia dochodzimy do stanowiska, na którym jest bardzo dużo starych taśm, do których można się dopiąć, a stamtąd już rozwiązujemy się i ruszamy bardzo łatwym terenem do stanowiska zjazdowego. Zdecydowaliśmy, że robimy to na dwa wyciągi, także pogoda się zaczyna czuć, wciągam bramkę do siebie i wjeżdżamy. Za mną i stąd zjeżdżamy już do żlewu i tam schodzimy do podstawy ściany. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia na szlaku. Hej!